Do waszego egzaminu smoklasisty zostało 9 dni. Dzisiaj mam dla Was super hiper powtórkę z działaj na pierwiastkach, ułamkach i w ogóle w ogóle jeszcze układ współrzędnych. Także dzisiaj super powtórka, możecie podesłać ten materiał innym swoim znajomym. Zapraszam. A po co mi temat ma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. I Oczywiście nie zapominajcie o hashtagu w komentarzu. Maraton p 8 2024 a ja się powoli szykuję na live'a w weekend dla was. Także. Spokojnie będę informować. Podaj współrzędne punktu A, x, y. Jeżeli x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 3 i 3 ósmy plus 2,4 razy minus 1 8 minus 0,3 pod pierwiastkiem kwadratowym do kwadratu oraz y równa się i tak dalej i tak dalej. Dobra. W której ćwiarce prostokątnego układu współrzędnych leży punkt B symetryczny do punktu A względem osi Okej. Ok. Należy takie fajne zadanie. Uznałem, że wszystko naraz sobie powtórzymy. Także możecie zatrzymać materiał i spróbować samemu, najpierw policzyć, a później się sprawdzić po prostu, nie? Tak polecam. Dobra, słuchajcie, rozbijmy sobie to zadanie na kilka rzeczy. Najpierw się zajmijmy tym pięknym x, dobra? Czyli nasz x jest równy. Pierwiastek trzeciego stopnia z 3 i 3 8. No dobra, przypiszemy sobie. Dobra, policzmy tego x. Dobra, to jest pierwiastek z liczby mieszanej, więc trzeba tą trójkę wrzucić tutaj w licznik, tak? I żeby to zrobić, to będzie 3 razy 8, tak? Tutaj na górze 3 razy 8, bo 3 razy ten nasz mianownik i do tego dodajemy 3. I to ma być trzeciego stopnia, dobra, plus. Tutaj jest 2,4, a ja to zamienię na 24, ok, razy minus 1 ósma. I łamki zwykłe polecam w tych zadań. I to jest minus 0,3 pod pierwiastkiem do kwadratu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakąś liczbę i podnosicie je pod pierwiastkiem kwadratowym i podnosicie to do kwadratu, to tak naprawdę niweluje się ten kwadrat z tym pierwiastkiem. Tak, nam no, ta liczba musi być oczywiście nieujemna, natomiast no, tak ogólnie to działa. Czyli w takim razie, ponieważ tutaj jest ten pierwiastek drugiego stopnia i kwadrat, no to to się po prostu nam można powiedzieć niweluje. Czyli zostaje nam tu minus 0,3, czyli napiszę minus 30. Już będziemy się trzymać. Już będziemy się trzymać ułamków zwykłych, nie? No dobra, teraz ten pierwiastek trzeciego stopnia. Co tu się dzieje? 3 razy 8? 24? Tak, tutaj. Plus 3, 27. 27, 8. No i tak, tutaj to coś się da poskracać. 24 i 10, to to się da chyba na. Słuchajcie, ja bym w sumie tej dziesiątki nie skracił. Ja bym sobie w skróciu 24 i 8 nad 8. To tu będzie 3, to będzie 1. O, czyli tutaj mamy, zauważcie, 3 razy. 1, Czyli to będzie minus 30, minus 30 i tam też dalej jest minus 30. O, równość. No i tak, pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, bo to sobie można rozbić jakby na każdy pierwiastek, bo 3 razy 3 razy 3 to jest 27, a z 8 to jest 2, bo 2 razy 2 razy 2 to jest po prostu 8. I to minus 3, minus 3, długi się dodaje, czyli będzie minus 6. Pi Dziesiątych po prostu. No dobra, no to co? Wspólny mianownik, to bym tutaj dziesiątkę zrobił, czyli żeby wspólny mianownik zrobić to to razy 5 to razy 5, czyli to będzie 15 dziesiątych minus 6, dziesiątych, czyli po prostu z tego wyjdzie 9 dziesiątych. Mamy nasz X. To teraz za Y się bierze. No dobrze, kwadratowy nawias. Żeby podnieść liczbę mieszaną do kwadratu, to znowu trzeba zrobić e, ułamek niewłaściwy, czyli znowu jedynkę wrzucamy do, do licznika 1 razy 3 plus 2 to będzie 5 trzeci. I to idzie do kwadratu jeszcze, no dobra, plus 2 9. nie ma problemu. Raz, no i tutaj broń Boże, że to jest 5 minus 4. To tak nie działa, nie ma czegoś takiego w pierwiastkach, że e, nie wiem, pierwiastek z a kwadrat minus b kwadrat, to to jest, pierwi to jest a minus b. To tak nie działa, nie możecie sobie rozbijać e, odejmowania pod pierwiastkiem na odejmowanie pierwiastków, tak samo z dodawaniem nie wolno. Także to trzeba po prostu policzyć tutaj pod pierwiastkiem, 5, 5 do kwadratu 25, 4 do kwadratu 16. Cyk. No i lecimy dalej. Czyli tak, 5 do 5 trzecich do kwadratu to będzie 25 dziewiątych. Dobrze. Plus 2 dziewiąte. Dobrze. A tu pod pierwiastkiem 25 minus 16 to będzie 9. Ok. Teraz dodajemy kwadratowym 25 plus 2. Mianownik już jest wspólny. To będą 27. To będzie 27, dziewiątych, a pierwiastek z 9 to 3. I tak się składa, że to się ładnie skróci. Tu będzie 3, tu będzie 1. Czyli Y wyszedł mi tutaj 9 cyk. No dobra. Czyli ten nasz punkt A w tym zadaniu ma współrzędne właśnie x to jest 90 a y to jest po prostu 9 I co my mamy zrobić? W której ćwiartce prostokątnego układu współrzędnych leży punkt B symetryczny do punktu A względem osi rzędnych? No i teraz które to jest, która to jest oś rzędnych, słuchajcie pytanie. Dobra, ja zrobię taki rysunek z grubsza poglądowy, zaznaczmy sobie w ogóle punkt A. 90 nie będzie gdzieś tutaj, dziewiątka niech będzie gdzieś tutaj. Czyli nasz punkt A jest mniej więcej w tym miejscu, tak? W tym miejscu jest nasz punkt A, to jest Oczywiście oś X to jest oś Y. No to tak, po pierwsze trzeba wiedzieć, jak się te osie nazywają. Oś Xowa to jest inaczej oś odciętych. W jaki sposób sobie to, to kojarzyć? Odciętych, no bo jak macie tego X, to jak sobie dorobicie tutaj rączki, to trochę jak nożyczki, a nożyczki tną, czyli odcinają, nie? No a jeżeli ta oś to odcięta, to ta druga to rzędna. To są rzędne. Rzędne. Czy oś rzędnych? Tak, no trochę jak rzędy w kinie. Tak, w pionie się zmieniają numerki. Tak też sobie to można skojarzyć. Dobra, czy już wiemy, kto, względem której osi ma być symetria. Symetria ma być względem osi w takim razie rzędnych, czyli w takim razie tej osi Y. Czyli wyobrażamy sobie, że tu by stało lustro. To jak ten punkt A się odbije, no tu będzie, nie? W lustrze. Czyli ten nasz punkt B będzie gdzieś tutaj. Tu będzie B. I on będzie miał współrzędny po prostu X się zmieni na liczbę przeciwną, a Y zostanie bez zmian i teraz tak, w której ćwiartce? No i teraz jeszcze jedna rzecz do powtórki. Jak się numeruje ćwiartki w układzie współrzędnych? Pierwsza ćwiartka to tam, gdzie są same plusy, czyli tu jest plus. I teraz idziemy odwrotnie niż wskazówki zegara, czyli tu jest druga ćwiartka, tu jest trzecia ćwiartka, tu jest czwarta ćwiartka. No to w takim razie odpowiedź punkt B leży w Drugiej ćwiartki. Jeżeli potrzebujecie powtórki, właśnie z układu, z układów współrzędnych, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. A tu trzymajcie jakieś przykładowe zadanie do przećwiczenia. Miłego dnia życzę. Napiszcie, czy było to zadanie jednak w końcu trochę trudniejsze. No i do usłyszenia jutro o 19.30. I bądźcie czujni. Będzie live dla Was. Spokojnie. A po co mi temat?